Witam szanowną widownię w kolejnym odcinku czytelniczego kącika na kanale Pająki. Jak dobrze wrócić? Jak dobrze być znowu tutaj razem przy książkach? Nie przy winie, wino się skończyło. Będziemy pić coś innego. Mam trochę takiej łychy jeszcze. Writer's Tears. No bajerancka całkiem, ale pływa w niej korek. Nie wiem czemu, ja go tam nie wrzuciłem. Pływa tam korek, no i generalnie oprócz tego to jest bardzo dobra whisky. Ale no jej się napijemy dzisiaj. I tak sobie pomyślałem, no co by tu porobić po ciężkim dniu, po całym dniu pracy. Najlepiej nagrać kompilację top 10 książek 2019 roku. Wypuszczoną w 2020 roku, bo się spóźniłem, bo nie nagrałem na czas tego. I już nawet pozapominałem, jakie książki tutaj leżą, bo tyle czasu minęło. Więc to będziemy na takiej wspólnej przygodzie. Będziemy odkrywać, co ja sprzed miesiąca uważałem za moje top 10 książek 2019 roku. Więc bez dalszych wstępów, bez dalszych konwenansów, po prostu wwierćmy się w ten filmik jak kornik w stare drewno. Chciałbym także nadmienić, że było niesamowicie ciężkie zrekonstruować nasz set pająkowy, ponieważ wysadziło mi żarówkę w tej lampce i musiałem kupić nową, ale jest za jasna, więc muszę kupić inną jeszcze. To w ogóle za mną to jest dopiero inwestycja czasu i pieniędzy. Nawet Państwo sobie nie wyobrażają. Siedzę na takim byle jakim krześle trochę, nie mamy fotela jeszcze. Stolik stoi na skrzynce po owocach. Mimo tego idziemy dalej, idziemy raźno przed siebie. Marszem, biegiem, cwałem. Idziemy naprzód, ponieważ czekają nas fantastyczne rzeczy, fantastyczne książki do omówienia. I sobie nalejemy. No, już trzeba ją dokończyć, nie? Już za dużo... O! No, korek został w środku. Dla potomności. No, natomiast mamy już napój, więc wypijmy toast za śmierć starego roku i narodziny nowego. I żeby upłynął nam pomyślnie i owocnie ten nowy rok i prawda, cała ta nowa dekada, żeby była po prostu najwspanialszą dekadą do tej pory. 100 lat temu była całkiem fajna dekada, więc teraz na pewno również będzie. No, więc chciałbym tylko powiedzieć, że życzę wszystkim zdrowia w tym roku i no, napijmy się i przejdźmy do książek. Więc proszę się rozgościć i zaczynamy. Pierwsza z brzegu, pozycja 10, bo idziemy im niżej, tym lepiej, prawda, jak w życiu. Generalnie pierwsza książka, pozycja 10, Antoni Czechow, Wybór opowiadań. I to jest kuriozalna pozycja, ponieważ jest to bardzo króciutki zbiór opowiadań, zawierający jedynie, zaraz policzę, 20 opowiadań. Więc jest to zasadniczo niewiele, ponieważ już na święta dostałem inny zbiór opowiadań Czechowa. Nie wiem, czemu mówię głośniej, skoro mikrofon jest zamontowany na mnie. Dostałem oto taki zbiór opowiadań Czechowa, który jest znacznie obszerniejszy. Nie wiem, ile ma. Tutaj też będę liczył. Policzę je co do jednego. Otóż jest tutaj 68 opowiadań. Więc być może, jeśli miałbym wcześniej dostęp do tej książki, a nie tej, to tamta by mi się bardziej spodobała, ale jako, że nie oszukuję tutaj, jestem szczery z Państwem, będziemy się zajmować tylko tą książką, która jest krótsza, ale którą przeczytałem naprawdę w 2019. W ogóle tutaj nie wiem, jakieś są suche kwiaty włożone, nie wiem skąd się tam wzięły, ja ich tam nie włożyłem. No i opowiadania Czechowa, czym się cechują? Jest to bardzo eklektyczny zbiór opowiadań. Większość ma charakter komediowy, ale nie wszystkie. Przynajmniej jakiś element komediowy większość zawiera. I jeśli oprócz tego chciałoby się wyłuszczyć jakiś wspólny element, to pewnie byłoby to, że Czechow jest bardzo zdolnym obserwatorem ludzkich zachowań, bardzo zdolnym proto-socjologiem, można by powiedzieć. W każdym razie
jego typologia i jego opisy ludzkich emocji i odczuć są bardzo trafne i bardzo inteligentnie napisane. I owszem, szydzi on często z typów ludzkich, ale widzi też w ludziach ich zalety. Sam Czechow był lekarzem, był doktorem medycyny. Nie wiem, czy miał doktorat. W każdym razie zajmował się medycyną. I widać to niekiedy, że jest to takie trochę lekarskie podejście, że no, przychodzą ci ludzie, ci chorzy, no i w przypadków, nie wiem w jakiej części, może w dużej części przypadków, to z ich winy po prostu. To tak jak do dentysty. Przychodzą ludzie z próchnicą i mówi im dentysta, myjcie zęby codziennie, nie jedzcie tyle słodkich rzeczy, ale przychodzą do niego cały czas z nowymi zębami z próchnicą. No i co ma poradzić taki dentysta, prawda? Więc na pewno trochę frustrują ci ludzie tego dentystę i też innego lekarza zapewne, ale jednak nadal dba o nich, troszczy się o nich, opiekuje się nimi, nie tylko jako źródło zarobku, mam nadzieję, że to nie jest jedyny powód, ale też z takiego powołania. No i dlatego w tej książce, chcąc wydalić być może część tej frustracji, Czechow krytykuje, prawda, jest sarkastyczny, ironiczny, opisując te typy ludzkie, ale nie można tego łączyć z jakimś cynizmem albo jakimś wstrętem do ludzi z jego strony. No, to są takie najbardziej generalne refleksje z całego tego tomu opowiadań. Jeśli miałbym pochylić się na każdym poszczególnym opowiadaniem, to by zajęło zbyt długo. Natomiast mogę polecić kilka, które wyjątkowo mi się spodobało. Oczywiście Śmierć urzędnika jest klasycznym Czechowem. Czyta się go w szkołach podstawowych chyba. Mamy jeszcze Kameleon, Kapral Przyszybiew. Też dobre opowiadania. Spać się chce, mi się również podobało. Kasztanka jest ciekawym opowiadaniem z perspektywy psa napisanym. Są to bardzo dobrze napisane opowiadania, natomiast nie będę się rozwodził, co każde z nich poszczególnie czyni dobrym. To są krótkie prace literackie, więc polecam po prostu samemu znaleźć sobie to opowiadanie i przeczytać, albo znaleźć właśnie taki podręczny zbiór tych opowiadań, albo znaleźć sobie taki mniej podręczny zbiór tych opowiadań i przeczytać sobie taką cegłę, co ja zapewne zrobię w niedługim czasie. I kto wie, może znajdę tam jeszcze lepsze opowiadania Czechowa, więc też nie chcę tutaj mówić o tych opowiadaniach jako o całokształcie jego pracy, bo ma ich mnóstwo. Natomiast mi się bardzo podobała ta lektura, ubawiła mnie. Było sporo zabawnych momentów, kiedy śmiałem się na głos nawet. Więc bardzo polecam, tak, zbiór opowiadań Czechowa ogólnie jako autora, bardzo dobry autor, no, idziemy dalej. O, już mi się lód rozpuścił. Może wyjdę, nagarnę trochę śniegu. A nie, nie ma śniegu, jest przecież styczeń. Po śnieg to na Arktykę, a nie do Polski. Następnie na liście, na pozycji 8, mamy Bakakaj Witolda Gombrowicza. Kolejny zbiór opowiadań, no proszę Państwa. Czytałem trochę więcej Gombrowicza w tym roku. Natomiast Bakakaj najbardziej mi się spodobał. I w dużej mierze jest to przez pierwsze opowiadanie w tym zbiorze, czyli Tancerz mecenasa Krajkowskiego, który jest być może najlepszym kawałkiem prozy Gombrowicza, który czytałem. Być może jest tutaj remis na pierwszym miejscu z Filiburem i Filibertem, dziećmi podszytymi, dzieckiem podszytym. No nie wiem, był taki rozdział w Ferdydurkę, gdzie się kłócili profesor analizy i profesor syntezy. I to było cudowne po prostu, więc nie wiem, czy Tancerz mecenasa Krajkowskiego jest lepszy od tego, natomiast szalenie mi się podobał. No. I inne opowiadania w tym zbiorze też są bardzo dobre. W większości. No, w każdym jest coś interesującego w każdym razie. Natomiast mi szczególnie spodobały się właśnie to, no, pierwsze, o którym wspomniałem. Również Dziewictwo i Na kuchennych schodach. Były to moje trzy ulubione opowiadania z tego zbioru. I teraz nie wiem do końca, czy to są wszystkie opowiadania, jakie Gombrowicz napisał i wydał, czy też może są jakieś inne, niezawarte w tym zbiorze. Będę musiał trochę poszukać.
Natomiast czytało się to bardzo, bardzo miło, ponieważ mamy nie tylko ten typowy styl Gombrowicza, oczywiście wszystkie opowiadania noszą ten ślad typowej prozy Gombrowicza, natomiast pozwalam tu sobie na takie ciekawe eksperymenty literackie. Są opowiadania pisane z różnych punktów widzenia, z punktu widzenia różnych charakterów. Są opowiadania udające taką opowieść przygodową, są jakby parodie pamiętników podróżniczych, ale to wszystko jest, ma jakiś taki głębszy sens, takie przesłanie, które on trochę zdradza w przedmowie, która została usunięta z Bakakaju, ale w tym wydaniu postanowili wydawcy umieścić tą przedmowę jak po treści książki. Ale jeśli mają usunąć przedmowę z początku, ale i tak umieścić ją w książce, to czemu nie zostawić jej na początku? Bo ta przedmowa trochę tak rujnuje wszystko, bo w niej Gombrowicz, nie wiem czym zmotywowany, może miał gorszy dzień, może go, nie wiem, koledzy przekonali, ale wyjaśnia po prostu tak łopatologicznie, o co chodziło w każdym opowiadaniu. No i nie wiem, generalnie, trochę to zabiera urok być może niektórym tym opowiadaniom, wiedząc, że jest dana poprawna interpretacja. To jest jedyna wada tego zbioru, bym powiedział, taka poważna. Tylko że no, jest to też bardzo drobna rzecz. No, niektórzy w ogóle omijają posłowia i przedmowy i myślę, że podejmują dobrą decyzję. To jest solidny zbiór opowiadań, są to opowiadania bardzo dobre, a te bardziej przeciętne nadal mają jakiś ciekawy element. Nie są, broń Boże, nudne, nie są stratą czasu. Wszystkie są wartościową lekturą. No, więc Bakaka i Gombrowicza, pozycja 8. Lecimy dalej, śmigamy dalej. Po co się przygotowywać, po co pisać jakieś recenzje na papierze i potem je spamiętywać, jeśli można po prostu skoczyć w filmik i po prostu same słowa paplać, po prostu co ślina przyniesie na język. Kolejna książka, pozycja 7. Od tyłu. Pozycja 7 na liście. To bohater naszych czasów, Michała Lermontowa. Jest to książka bardzo dobrze, umiejętnie napisana, ponieważ mamy tutaj bardzo krótką opowieść, liczącą tylko 150 stron, plus minus. I mogłoby się wydawać, że jest to mało na rozwinięcie jakiejś myśli, jakiejś historii, jakiegoś bohatera. Natomiast tutaj Lermontow bardzo dobrze przeprowadza całą fabułę, także ma ona solidne rozwinięcie, solidny początek, rozwinięcie i zakończenie. Mamy tutaj, prawda, character arcs, jak to się mówi po angielsku. Nie znam tutaj polskiej terminologii, natomiast mamy tutaj głównego bohatera, którego nazwiska zapomniałem, bo jestem nieprzygotowany do tego i czytałem to już dawno. Pieczorin. Pieczorin jest głównym bohaterem. No, głównym bohaterem być można powiedzieć, że jest ktoś inny, ale potem znajduje pamiętniki Pieczorina i potem Pieczorin przejmuje jakby narrację. I tutaj się zaczyna ten ciekawy wątek w książce, ponieważ Pieczorin jest takim narcyzem, takim egoistą, ale bardzo ciekawie pisze o swoich przeżyciach. On jest po prostu człowiekiem bezwzględnie dążącym do ustawionego przez siebie celu. I potem on w jednej scenie wyjawia takiej kobiecie, czemu jest taki, jaki jest. I tam jest cała smutna historia tego, jak go życie pokrzywdziło i tak dalej. I jest ciekawa dyskusja, czy ta spowiedź Pieczorina, jak to się to określa, była prawdą, czy też wszystko zmyślił na miejscu, bo są poszlaki jakby w oba kierunki i niezależnie od tego, czy to było szczere, czy nie, no to czyni to Pieczorina całkiem, no bardzo interesującą postacią. No i generalnie mamy tutaj fabułę, dosyć prostą fabułę, natomiast no, główną treścią są te przemyślenia Pieczorina tutaj, głównym mięsem na tej kości, no ale nie chcę się wdawać tutaj za bardzo w szczegóły fabuły, szczególnie, że jest to tak krótka książka i można ją przeczytać w dosłownie dzień czy dwa, jak się człowiek postara i nie ma nic do roboty.
Natomiast oprócz bardzo dobrej prozy możemy tu znaleźć również ciekawe wątki psychologiczne. Filozoficzne nie aż tak bardzo, ale na pewno psychologiczne i socjologiczne, gdyż nawet tytuł książki, Bohater naszych czasów, i tym bohaterem jest Pieczorin, sugeruje pewien pogląd na świat, prawda, że te indywidua, prawda, moralnie wątpliwe i takie bezwzględne i cyniczne, są bohaterami naszych czasów, czasów Lermontowa, czyli połowy XIX wieku. Niemniej jednak jest to ciekawe zagadnienie, czy tak jest naprawdę, czy ma jakieś argumenty za tym. No, wszystko możecie się Państwo przekonać wewnątrz tej książki, którą bardzo gorąco polecam. No i to chyba tyle. Bohaterzy naszych czasów. Cyk. Idziemy dalej. Kolejny łyk. Mamy Annę Kareninę Tołstoja, którą musiałem tu umieścić, przez grzeczność po prostu. To jest takie monumentalne dzieło, takie osiągnięcie w historii literatury. Jeśli czytali Państwo Lalkę i sądzili, że lalka jest dobra, to Anna Karenina to taka lepsza lalka, o czym wspominałem w mojej recenzji Lalki i w mojej recenzji Anny Kareniny chyba. W każdym razie wszystko, co miałem do powiedzenia o tej książce, już powiedziałem w mojej recenzji. Tam się wyprodukowałem na temat wszystkich wątków i jak bardzo mi się podoba czasami, a jak czasami mi się mniej podoba. Ale patrząc na tą książkę ogólnie i z perspektywy czasu, no po prostu nie da się nie docenić tego, jakie miejsce ona zajmuje w kanonie literatury rosyjskiej i światowej. Jest to fantastycznie złożone dzieło. Zawiera tyle po prostu wątków i myśli i wartościowych fragmentów, że nie da się ich zliczyć. I być może część już pozapominałem, ale część na pewno dalej ze mną zostało. No, więc takie dwa zdania na krzyż o Annie Kareninie. Nie będę jej rzucał, bo nie chcę sobie wybić dziury w ścianie. Dlatego odłożę ją delikatnie. I pójdziemy dalej. Przejdziemy do kolejnej książki. W pozycji Anna Karenina była szósta. Numer 5 jest to Wyznanie Maski Yukio Mishimy. Książka przeczytana niedawno bardzo, więc wszystkie moje przemyślenia będą dosyć świeże. Miesiąc temu, czy tam półtora miesiąca temu, udało mi się znaleźć Wyznania Maski. To jest świeżutkie wydanie. Wydanie 2019, bo one są tłumaczone na bieżąco generalnie. Nikt wcześniej nie opracował polskich tłumaczeń Mishimy, więc powoli jego bibliografia w języku polskim rośnie, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. No, więc kupiłem sobie Wyznanie Maski i na pewno książki jest lepiej czytać w oryginale, ale jak widać, polski jest też zadziwiająco dobrym nośnikiem dla prozy japońskiej. Zadziwiająco. No, natomiast mówiąc o Wyznaniach Maski konkretnie, jest to ciekawa książka, jest to coś w rodzaju autobiografii, ale nie do końca, bo Mishima przekręca tu i ówdzie jakiś detal ze swojego życia, ale no, przeważnie jest to opisane tutaj jego życie, jego przemyślenia, kiedy dorastał, kiedy w ogóle ma niesamowitą pamięć Mishima, albo pisał dzienniki i pamiętniki od bardzo wczesnych lat, bo ilość detali, które przytacza w tych niektórych wspomnieniach z dzieciństwa, no jest niesamowita. Albo właśnie ma fotograficzną pamięć, albo dopisuje, dopowiada sobie te niektóre detale. No bo z taką trafnością, z taką precyzją, jak on to robi, nie wiem, czy ja mógłbym sobie przypomnieć jakiekolwiek wspomnienie z dzieciństwa. Pewnie jakoś tam obrazowo coś bym sobie przypomniał, może mógłbym opisać jakiś ciąg wydarzeń, ale żeby opisać dokładnie mimikę twarzy danej osoby i dokładnie słowa, jakie były powiedziane i dokładnie gdzie, co i kiedy się wydarzyło, nie potrafiłbym raczej tego zrobić. On to czyni tutaj wielokrotnie w tej książce. Oczywiście opisuje wydarzenia, które są tak głęboko zakorzenione w jego psychę, że być może wyryły się po prostu w jego pamięci, a ja po prostu nie miałem aż takich intensywnych przeżyć być może, żeby je tak dobrze zapamiętać. Natomiast no, dalej mnie to mocno zaskoczyło. Podobną zagwozdkę mam z Knausgårdem,
gdzie on również pisze, on stuprocentową autobiografię pisze, ale właśnie też z takim całe dialogi, całe wydarzenia socjalne rekonstruuje, dokładnie opisując dynamiki, które się tam wydarzały i właśnie ekspresje i mimikę i dialogi opisane są dokładnie i się dziwię po prostu, jak on to robi, czy siedząc na tej imprezie na bieżąco zapisywał sobie, co się dzieje, czy ma tak dobrą pamięć. No nie wiem, to jest coś wartego zastanowienia. No, idąc dalej. Wyznania maski. No, opowiadają tą historię życia, bo o ile książka jest napisana bardzo dobrze pod względem technicznym i o ile wydarzenia tutaj opisane są niesamowicie ciekawe, bo po prostu przedstawiają wewnętrzne działania umysłu Mishimy i jego utarczki z własną tożsamością i seksualnością. O tyle nie wiem, czy jest tutaj dużo do komentowania pod względem idei występujących w książce, gdyż na pewno jest tutaj główny motyw, kilka głównych motywów. Jednym z nich na pewno taki kontrast między socjalną poprawnością albo takim poczuciem bycia w grupie, bycia połączonym z innymi ludźmi i kontrast tego, czy też walka tego z autentyczną ekspresją swojej osobowości. No i to jest na pewno eksplorowane w tej książce, kiedy Mishima próbuje się wpasować w społeczeństwo, w rzeczywistość, w której żyje. Jednocześnie jest tutaj zawarta ciekawa perspektywa japońskiej strony II wojny światowej, jak wyglądała codzienność wojenna, jak są opisane, prawda, naloty amerykańskie i tak dalej. I z tym jeszcze się nie spotkałem, nie czytałem nigdy żadnych wojennych pamiętników ani nic takiego z perspektywy japońskiej, więc było to dla mnie również coś nowego. I to właśnie ta perspektywa głównego bohatera, czy też autora, zależnie jak na to patrzeć, ta perspektywa jest bardzo wartościowa i te jego bardzo personalne, głęboko personalne refleksje są również na pewno wartościowe. Natomiast cała książka ma trochę taki charakter, tak mówi, że miała taki charakter terapeutyczny, że on po prostu musiał ją wydobyć z siebie, że musiał ją napisać. To jest pierwsza powieść Mishimy, w ogóle pierwsza jego powieść, którą wcześniej zaczął, przychodziła mu z dużą trudnością, bo pisał tam fikcję, dlatego postanowił napisać o sobie swoje osobiste wydarzenia i to wydać jako swoją pierwszą powieść. Więc jako debiut literacki, 24-latka bodajże, jest to fantastyczna książka, jak na ten wiek, jak na takiego młodego autora. I na pewno zwiastuje ona dalsze świetne prace. Nie mogę stwierdzić, jak wysoko plasuje się w całej bibliografii Mishimy, ponieważ nie przeczytałem tak dużo jego książek. Natomiast mi się podobała. Ale bardziej podobała mi się Złota Pagoda, ponieważ tam oprócz tej eksploracji osobowości głównego bohatera mieliśmy również bardzo ciekawe i zajmujące przemyślenia na temat piękna i wielu innych rzeczy, które można było tak zagłębić swój intelektualny ząb. Natomiast tutaj aż tak bardzo tego nie wyczułem. Jest to pod innymi względami wartościowa książka, ale pod tym konkretnym względem na pewno wypada słabiej niż Złota Pagoda. Polecam ją również bardzo gorąco, jak i Mishimy jako autora i z niecierpliwością czekam na dalsze tłumaczenia i wydania. Jeśli ogląda mnie wydawnictwo PIW, tylko tak dalej. Jakie to smaczne. Dalej. Kolejna książka. Pozycja piąta. Jesteśmy już w połowie listy. Mamy Uległość Michela Houellebecqa. Już pochyliłem się nad tą książką w mojej recenzji. Wspomnę jedynie, dlaczego uplasowała się tak wysoko na mojej liście.
jako jedna z najlepszych książek, które przeczytałem. Książka ta jest ciekawym takim kompromisem, gdyż zajmuje się tymi współcześnie palącymi tematami w sposób jednocześnie przystępny i dający do myślenia, taki niespłycający po prostu złożoności rzeczy, stanu rzeczy. Bo często spotykamy się albo z takimi suchymi pracami naukowymi na tematy polityczne czy tam ideologiczne, albo z kompletną, prawda, fikcją przygodową, która może zawiera jakieś polityczne elementy, ale są zwykle płytkie, jednowymiarowe. Natomiast tutaj mamy właśnie kompromis tej złożoności z przystępną fabułą, z zabawnym głównym bohaterem, który ma również ciekawe wewnętrzne monologi. Jest ciekawy element tutaj seksualności głównego bohatera i tego, jak wpływa ona na jego obserwację świata. Ale nie będę się bardzo, bardzo nad tym rozwodził, bo mogą po prostu Państwo obejrzeć moją recenzję tej książki, którą wypuściłem już jakiś czas temu. Więc na tym tutaj zakończymy i rzucimy ją na bok. A dalej mamy Counterpoint Aldousa Huxleya. Kontrapunkt po polsku. Tutaj również już powstała recenzja na tym kanale Aldousa Huxleya, Kontrapunktu, którą gorąco Państwu polecam. Natomiast czy tutaj mogę cokolwiek o tym powiedzieć, czego nie powiedziałem tam? Raczej nie. Wszystkie zalety tej książki tam dokładnie opisałem i utrzymuję się przy tym, że jest to jedna z najlepszych książek, które przeczytałem w tym roku, ze względu na złożoność i ilość ciekawych pomysłów i no jest mnóstwo treści w tej książce, którą kupiłem zupełnie przypadkiem, ale było to niesamowicie warte wydanych 3 euro. No, więc zapraszam Państwa do obejrzenia mojej recenzji na ten temat, a to na razie odrzucimy. Na razie. Dalej mamy Nausea, żona Paula Sartre. Właściwie powinienem umieścić chyba kontrapunkt wyżej na liście, a niżej na stosie niż Nausea, która odrobinę być może straciła w moich oczach od czasu, kiedy ją przeczytałem. Natomiast wszystko, co powiedziałem w recenzji, którą również nakręciłem na jej temat, jest dalej prawdziwe. Natomiast nie wiem, czy wywarła ona na moje życie, czy też na moje perspektywy na życie tak duży wpływ, jak być może wywarł kontrapunkt czy inne książki, które są tutaj jeszcze, które tutaj jeszcze leżą. Wciąż jest to świetna książka. Natomiast po prostu te dwie bym zamienił miejscami. No i tyle. Proszę obejrzeć moją recenzję. No, część z nich oczywiście nakręciłem, bo zajmuję się też, często kręcę książki na bieżąco, kiedy je czytam, więc sporo recenzji, które powstało w poprzednim roku, było z książek, które przeczytałem w poprzednim roku. Zadziwiająco. Więc przejdziemy dalej do książki, której recenzji jeszcze nie nakręciłem, czyli do Carla Gustava Junga. Modern Man in Search of a Soul. Jung jest fantastycznym po prostu autorem, nie tylko pod względem metodyczności i naukowości jego dociekań, ale też w tym, że jego pisanie tutaj nie jest suche, nigdy nie nudzi. Jest to wszystko napisane bardzo ciekawe. Te jego wywody są przetkane doświadczeniami i opowieściami jakby z jego praktyk lekarskich i ciekawymi właśnie przypadkami ludzkimi, z którymi się spotkał. I też sama treść książki jest po prostu tak wciągająca. Jest tu eksplorowana, prawda, jest tutaj eksplorowane zagadnienie duszy i pokrewnych temu kwestii w kontekście właśnie psychoanalizy, w takim bardzo pragmatycznym kontekście. Jednak z tego pragmatyzmu i materializmu wychodzi niesamowicie ciekawa refleksja, że jednak możemy mówić o takich metafizycznych rzeczach jak dusza czy nawet Bóg właśnie w tych ramach logicznego poznania, prawda? Jeśli to, co mówię, brzmi dla Państwa interesująco, to bardzo gorąco bym polecił przeczytanie tej książki. Zapewne są dostępne polskie wydania. Ja zamówiłem wydanie angielskie. W sumie nie wiem czemu.
ale nie pisze ciężkim językiem. Nawet po angielsku nie używa dużo trudnych, specjalistycznych słów i pisze przystępnym stylem i bardzo, bardzo, bardzo informatywnym. To jest tego typu książka, gdzie po przeczytaniu kilku stron trzeba odłożyć ją na chwilę i zastanowić się nad tym, co się właśnie przeczytało, więc czytanie jest przez to nieco ciężkie, ale w pozytywnym sensie. Pozycja numer jeden. Fryderyk Nietzsche. Przesunę trochę tą lampę, bo się boję, że stolik spadnie, bo on stoi na takim, na takiej skrzynce po owocach, żeby był wyżej. Ja się cały czas boję, że się przewróci. Pozycja pierwsza. Fryderyk Nietzsche. Tak o rzeczy Zaratustra. I mogą się Państwo zastanawiać, czemu dopiero teraz w moim życiu przeczytałem w całości Tak o rzeczy Zaratustra. Mam już swoje lata. Większość ludzi zapewne sięga po Zaratustrę mając 16 lat, powiedzmy. Jest to oczywiście pierwsza książka, po którą się sięga, eksplorując niczego i od razu odrzuca ona czytelnika swoim kryptycznym stylem, swoim aforycznym i poetyckim stylem. Natomiast dlaczego się po nią sięga? No jest to najbardziej znana praca Nietzschego, łatwiej dostępna niż takie prace jak o genealogii moralności, czy antychryst, czy poza dobrem i złem i tak dalej. Natomiast nie jest ona dobrym wstępem do myśli Nietzschego. Jest ona zwieńczeniem myśli Nietzschego, owszem. Natomiast żeby zrozumieć Tak o rzeczy Zaratustra, trzeba przeczytać większość jego bibliografii poza tą książką. Dlaczego przeczytałem ją tak późno? Jest, ponieważ dopiero teraz przedostałem się przez całość bibliografii Nietzschego, jakoś na początku zeszłego roku, 2019. Przeczytałem sporo jego krótszych prac. Zostało mi kilka pozycji jeszcze do przeczytania, natomiast myślę, że udało mi się zrozumieć jego postulaty w wystarczającej mierze, żeby przeczytać Zaratustrę. I kiedy wreszcie po nią sięgnąłem, było to niesamowicie otwierające oczy przeżycie. Ponieważ tutaj treść Zaratustry jest tak gęsta, bo ona jest napisana w takim stylu biblijnym niemalże. I Biblia jest po prostu niesamowicie gęsta. Nad niemal każdym cytatem biblijnym można się pochylić i myśleć o nim w miriadzie różnych kontekstów. I zapewnia to Biblii ponadczasową głębię i po prostu już jak myśli się, że znalazło się taką podstawową prawdę leżącą pod tekstem biblijnym, zaraz potem się okazuje, że pod nią jest jeszcze bardziej fundamentalna prawda i dlatego czytanie Biblii jest nieco takim mentalnym wysiłkiem, jeśli naprawdę chce się wczytać i wyciągnąć 100% treści z tego tekstu. I oczywiście Nietzsche nie może tutaj pretendować, że osiągnął coś na równi z Biblią, natomiast była to wartościowa próba, jak najbardziej, gdyż tutaj tym kontekstem, którym w Biblii jest historia Izraela i po prostu kontekst teologiczny, tutaj kontekstem jest całokształt myśli Nietzschego i po prostu można również analizować tutaj poszczególne fragmenty, doszukiwać się, co miał Nietzsche dokładnie na myśli i wyciągać bardzo głęboką mądrość z tych wszystkich aforyzmów i z tych historii, które są alegoryczne, są niekiedy labiryntiańskie do rozsupłania, są takimi węzłami gordyjskimi myśli i słów. Natomiast kiedy ma się już ten klucz interpretacyjny, który powstaje w głowie czytelnika po przeczytaniu tych innych prac, w których Nietzsche omawia w prostszych słowach, w bardziej konwencjonalnej formie swoje idee, to kiedy ma się już ten klucz, to czytanie Zaratustry jest naprawdę bardzo wynagradzające, gdyż nie tylko jest taka satysfakcja, że właśnie rozwiązało się tą enigmę danego akapitu. Ciężko mi dotrzeć do sedna tego, co czyni Zaratustrę tak bardzo wartościowym. Na pewno
dla mnie było to właśnie takie pogłębienie i rozwinięcie myśli z innych jego książek, przedstawione również w takiej literackiej i alegorycznej formie, bo łatwiej jest posługiwać się tymi ideami, które postuluje Nietzsche, mając dla nich taki namacalny, taki obrazowy, prawda, taką postać, obrazową postać, taką plastyczną, prawda, alegoryczną narrację, której być może brakowało mi wcześniej, kiedy czytałem Nietzschego właśnie w tych jego bardziej konwencjonalnych, filozoficznych wywodach. Więc kiedy ma się te wszystkie alegorie i te wszystkie symbole, wtedy posługiwanie się myślą Nietzschego jest dużo łatwiejsze, dużo swobodniej się czuje czytelnik w tej ideologii i poznaje i rozumie ją dużo głębiej niż gdyby czytać tylko te inne eseje i prace. I myślę, że to będzie na tyle z moich refleksji na temat tego dzieła. Na pewno chciałbym je omówić szerzej w jakiejś dedykowanej recenzji, natomiast na potrzeby tej listy top 10 myślę, że to na razie wystarczy. Oczywiście polecam ją jak tylko się da, tak o rzeczy Zaratustra, ale w taki sposób, jak wcześniej mówiłem. I kiedy odrzucamy ją na bok, okazuje się, że zakończyliśmy naszą listę top 10. Cieszę się, że udało nam się nakręcić ten materiał. Mi się udało po takim wyczerpującym dniu i ustawianiu tego cholernego wszystkiego dookoła. No, natomiast nie wiem, jak często będę kontynuował w 2020 recenzję w tej formie, gdyż bardzo dobrze się bawię nagrywając w tej nowej formie. Ale miło jest raz na jakiś czas wrócić do naszej starej formuły, napić się alkoholu, posłuchać muzyki klasycznej, nawet jeśli ma kawałki korka, alkohol, nie muzyka. No i generalnie życzę wszystkim jeszcze raz ponownie miłego 2020 i żebyście Państwo przeczytali tam dużo książek, wiadomo, no i wszystkiego dobrego. Oh.